Cześć, tu Ernest. Poszukiwania badanka przez długi czas były bezowocne. Aż do teraz. W grze ruszyły nowe wyzwania odwetu. W misjach od Jonesa odwracamy uwagę, wyciągamy informacje i szukamy bananka. Wyzwania wynagradzają nas punktami doświadczenia, a za ukończenie 8 z nich jest ekran wczytywania, który zdradza nam, że po niemałej walce bananek został uratowany. A nowe dialogi potwierdzają, że porwanie miało być przynętą na Jonesa, by wyciągnąć z niego wiedzę o przeszłości. Jednak Jones nie dał się schwytać, a stowarzyszenie upada. Ale Valeria nie wydaje się tym przejmować, a wręcz jest podekscytowana. Nasza uwaga była skupiona na ratowaniu bananka, a jak się okazuje, Valeria od dłuższego czasu poszukuje pewnego starożytnego artefaktu. Pozwólcie, że opowiem wam o jej motywach. Posiada ona potężny, rubinowy artefakt gwarantujący jej moc ognia. Jej plecak wygląda jak pęknięty rubin trzymany przez ptasie szpony, a dokładniej szpony Feniksa, który w mitologii greckiej jest ognistym ptakiem, który reprezentuje odrodzenie i nieśmiertelność i za każdym razem jak umiera, zmartwychwstaje on ponownie z jego popiołów. Dodatkowo banerem Valerii jest Feniks, co potwierdza, że te szpony na relikcie należą do Feniksa. Valeria na swojej miejscówce ma swoją własną, prywatną bibliotekę, gdzie można znaleźć rzeczy w motywie motyla i ćmy. A na piedestale leży książka, otwarta na stronach, poświęconej kuli z płomieniem w środku, skrzyni z tą samą kulą oraz ćmy. Tą skrzynię widzimy też na jej ekranie wczytywania, obok punktu zerowego i Jonesa. Cokolwiek ta skrzynia zawiera, ona wyraźnie tego chce. Tylko co to za skrzynia? Po społeczności Fortnite krążą teorie, że to może być puszka Pandory. Puszka Pandory to skrzynia, która zawierała w sobie zło, stworzona dla pierwszej kobiety na Ziemi. Kiedy z ciekawości otworzyła tę skrzynię, wypuściła to zło na ludzkość, które wyleciało ze skrzyni w istocie małych, brzęczących ciem. A w środku został tylko jeden motyl, Elpis, czyli nadzieja, która później zatrzymała to zło. Wy też już wyczuliście te podobieństwa? Valeria jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu. Na wyspie, w pobliżu starożytnych slajdów, rozłożyła ona swój teleskop i wzięła ze sobą wcześniej wspomnianą książkę. 3 update'y temu do plików gry dodano z powrotem efekty trzęsienia ziemi wyspy. By the way, to będzie chyba 4 raz, kiedy twórcy gry wykorzystują ten efekt do zwiastowania nowego eventu albo sezonu. Na przestrzeni najbliższych dni będą miały miejsce coraz to intensywniejsze trzęsienia ziemi, aż w końcu z pęknięć wypełnionych lawą wyłoni się ręka tytana trzymająca puszkę Pandory. Ten mini-event będzie miał nawet swoją własną muzykę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Skrzynia będzie wisiała na niezwykle wytrzymałych łańcuchach, a my za zadanie będziemy mieli je zniszczyć. To będzie taki mini-event, podobny do niszczenia kamieni w wykopaliskach z rozdziału pierwszego. Uderzenie każdego gracza z całego świata będzie miało wpływ na zmniejszanie wytrzymałości łańcuchów. Tylko czyja to ręka? Niektórzy spekulują, że to może być ręka Tytana Atlasa. W mitologii greckiej musiał on podtrzymywać cały kosmos w ramach kary za zbuntowanie się przeciwko Zeusowi. Może stąd te łańcuchy? Swoją drogą, oto porównanie wielkości ręki i skrzyni do gracza. Będzie ona tak ogromna, że mogłoby tam się pomieścić całe lobby. Poznajcie Odyseję, nową postać. To podróżniczka, której pasją są starożytne artefakty. W kilka gry skrywa się jeszcze tekstura jej drugiego stylu, a w oficjalnych konceptach skinów mogliśmy zauważyć jeszcze inny, ulepszony styl. Pewnie będzie do karnetu. Dzisiaj otrzymaliśmy od niej specjalne zadania, polegające na odtworzeniu starożytnej mozaiki. Aby to zrobić, będziemy musieli zbierać jej fragmenty, porozrzucone na mapie. Każda zebrana część będzie wypełniała płótno mozaiki w zakładce wyzwań. To podobna mechanika do Fortbite'ów z 9 sezonu, kiedy to każdy Fortbite był częścią malunku wizji Jonesa. Zebranie wszystkich części będzie nagradzane ekranem wczytywania z mozaiką. Na przestrzeni 4 dni będą wychodzić nowe wyzwania elementów mozaiki. Zadanie prognozowane na czwartek zdradza nam, że tego właśnie dnia pojawi się ręka. Zdaniem Odysei mozaika zwiastuje coś bardzo ważnego i posiada podobną moc do tajemniczej skrzyni.
Ale może być już za późno. Valerii nic nie zatrzyma. Valerią będzie kierować tylko ciekawość i chęć zdobycia ogromnej mocy. Dlatego nie będzie się zastanawiać nad konsekwencjami. Gdy łańcuchy zostaną zniszczone, puszka Pandory opadnie na ziemię. Puszka Pandory wtedy się otworzy i wypuści z siebie ogniste tornado, w którym wirują ponure dusze. Przyjrzyjcie się tym szponom, które są w środku. Za nagrania w tle przekazuję podziękowania i uznania dla Peku. Ciekawym elementem jest również ta płonąca w środku kula. Wiemy, że będą na niej wyświetlane różne konstelacje. Widzimy tu symbol pioruna, czyli Zeusa, głowę Cerbera, być może Hadesa, Afrodytę, boginię miłości, trójząb Posejdona, głowę Meduzy, łuk i strzałę Apollina i prawdopodobnie Aresa. Warte uwagi też są postacie wygrawerowane na puszce Pandory. Mamy tu pierwsze spojrzenie na Zeusa, Aresa, Cerbera i Hadesa. Wyglądają epicko. Te postacie będą do karnetu, sklepu, może jakichś pakietów i oczywiście niektóre z nich będą bossami na mapie. Valeria posiada dodatkowy stygijski styl. Słowo stygijski wywodzi się od rzeki Styx, płynącej w Hadesie, czyli krainie zmarłych. Ma ona podobną barwę do Cerbera, którego widać na mozaice i plecaku za wezwania Odysei. To nam zdradza, że po otworzeniu puszki Pandory wyłonią się potwory Hadesu. Jednym z nich będzie Cerber. Trzygłowa bestia, która totalnie nie gryzie. Nie przejmuj się. Mogą tam się również skrywać artefakty różnych mocy. Ze starszych wycieków wiemy, że jeden z bossów na nowy sezon może mieć moc z piorunów. Już się pewnie domyślacie, który? Co jeśli tym razem medaliony będą dawały takie właśnie specjalne zdolności? Z jeszcze innych wycieków wiemy, że Midas ma powrócić. Wraz z jego własnym trybem podłoga to lawa. Co jeśli tą ognistą lawę przyniesie tu ta puszka Pandory? Tak się składa, że twórcy gry znowu zaktualizowali ten tryb oraz turniej podłoga to lawa. Pojawiły się również wzmianki o jachcie Midasa, co podpowiada nam, że przejmie on jacht na obecnej wyspie i będzie on tam pewnie bossem. Marka Power A Advantage wydała pady do Xboxa przy współpracy z Fortnite. I co ciekawe, ze wszystkich postaci, które mogli wybrać do designu, wybrali Bananka i Midasa. Co też ciekawe, to może być nowy, oficjalny design Midasa. Nie widzieliśmy na nim jeszcze wcześniej kolczastych drutów. Twórcy gry ostatnio w sekrecie zaktualizowali animacje i statystyki dla Tomigana Julki i łuku Boom Boom Tientiny. Co ciekawe, na wyspie mamy m.in. mini wersję platformy Tientiny, gdzie skrywa się jej hełm. Być może ona również wróci ze swoim mitykiem. Wygląda mi na to, że stowarzyszenie może i uda się pokonać, ale odrodzą się oni silniejsi niczym Feniks. Skutki tej wojny mogłyby dać podłoże na jakieś katastrofalne wydarzenie, które w końcu dałoby nam sezon w motywie postapokaliptycznym, o którym już kilka razy mówiłem. Pamiętacie koralowe glutki? Na Nowej Wyspie, to jaskini przy wschodnim brzegu wyspy, wprowadziła się ich pocieszna gromadka, no i nie ukrywajmy, ich miejscówka była dosyć okrojona. Kilka tygodni temu to się zmieniło. Ich miejscówka wzbogaciła się o piękne, duże, pomarańczowe, koralowe drzewa i mniejsze, równie ładne, niebieskie krzaki. Do tego porwali oni gnomka i tańczył tutaj nad ich zdobyczą, co swoją drogą jest nawiązaniem do sceny z powieści Podróże Gullivera. Ciekawe, czy wzięli go na okup, a jeśli tak, to jaka jest cena? Wspominam o tym, ponieważ według niektórych to może być zapowiedź powrotu Fortnite'owej Atlantydy z sezonu 3 rozdziału 2. To byłoby coś w sam raz na klimaty nadchodzącego sezonu. Kontynuując temat ciekawostek z wyspy, to od startu tego sezonu co każdy update, rozbity samolot na lodowcu powoli przesuwał się wraz ze spływem. Po ostatniej aktualizacji wpadł on do jeziora. To nam zdradza, że lodowiec powoli topnieje i być może coś się pod nim skrywa. Przy starożytnych slajdach wisi plakat filmu o tytule Odysejowa szóstka. To będzie prawdopodobnie nowa drużyna stojąca po dobrej stronie Jonesa i Nadziei. W tle na nim widać prawdopodobnie górę Olimp ze świątynią bogów. I kto wie, może to tutaj właśnie zostanie wzniesiona ta miejscówka. Okej, i to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym. Muszę lecieć zrobić miniaturkę.